jeżeli naturalna to rzecz. Weź to, co się tu daje w imię słońca i jego gońca, skowronka gwiżdżącego. Jeżeli spontaniczna to rzecz i jeżeli oczywista to rzecz i jeżeli naturalna to rzecz, weź to, co się tu daje w imię słońca i jego gońca, skowronka gwiżdżącego. Jeżeli spontaniczna to rzecz i jeżeli oczywista to rzecz i jeżeli naturalna to rzecz i jeżeli spontaniczna to rzecz i jeżeli oczywista to rzecz i jeżeli naturalna to rzecz. Szeptem, ale to bardzo blisko podobnie, więc mogło być cisza zawsze. Nie, cisza nie, szeptem, my tak szeptem. Drodzy Państwo, witamy bardzo serdecznie. Jeszcze raz powtórzę, zespół Szeptem. Zapraszamy, ja jeszcze przemówię dzisiaj, troszeczkę powiem, chciałam troszeczkę o historii zespołu, jako że w tym roku mija 10 lat od utworzenia, powstania zespołu Szeptem. Metamorfoz było kilka, o tym opowiem troszeczkę, ale na pewno więcej grania niż mówienia, więc już teraz zapraszamy w świat poezji i muzyki. Chodzą ulicami ludzie, maj przechodzą, lipiec, grudzień, zagubieni wśród. Przemarznięte grzeją dłonie, dokąd pędzą, za czymś gonią i budują wciąż domki z kart. A tam w mech odziany kamień, tam zaduma w wiatru graniu, tam powietrze ma inny smak. Na bruku spróbuj, znajdziesz, jeśli szukasz, zechcesz nowy świat, własny świat. Płyną ludzie miastem szarzy, pozbawieni złudzeń, marzeń, omijają wciąż główny nurt. Kryją się w swych norach leci i śnić nawet o karecie, co lśni złotem, nie potrafią już. A tam w mech odziany kamień, tam zaduma w wiatru graniu, tam powietrze ma inny smak.
Żyją ludzie, asfalt depczą. Nikt nie krzyknie, każdy szepcze. Drzwi zamknięte, zaklepany krąg. Tylko czasem kropla z oczu po policzku w dół się stoczy. I to dziwne drżenie rąk. A tam w mech odziany kamień, tam zaduma w wiatru graniu, tam powietrze ma inny smak. Porzuć kroków rytm na bruku, spróbuj, znajdziesz, jeśli szukasz. Zagubieni wśród ulic, bram. Drodzy Państwo, małym kroczkiem już weszliśmy sobie w świat poezji i muzyki, poezji śpiewanej. Tak jak wspomniałam, chciałam tak króciutko między piosenkami, między utworami powiedzieć o historii zespołu Szeptem. 10 lat minęło w tym roku, 10 lat minęło, zespół przeszedł metamorfozy, kilka w sumie. Ktoś przychodził, ktoś odchodził, taka kolej rzeczy. Zespół początkowo składał się z 4 osób, dzisiaj są 2. Ja pozostałam i tak stwierdziłam, że dopóki czas pozwoli, pewnie zdrowie też pozwoli, głos, ręce, dłonie, to będę tak podsycała ten ogień, żeby chociaż się tliło. Świata. Uchowaj dzisiaj od nienawiści moje serce, moje oczy, moje myśli. Ty, który stworzyłeś jaśminu gałązkę, ty, który orzech włoski zawiązujesz w piąstkę. Zachowaj dzisiaj od nienawiści moje serce, moje oczy, moje myśli. Dałeś nam trudne przykazania. Uratuj dzisiaj od nienawiści moje serce, moje oczy, moje myśli. Ty, który kaczeńce wymyśliłeś dla nas, a żaby nauczyłeś nocnego kumkania. Odwróć dziś proszę od nienawiści moje serce, moje oczy, moje myśli.
oczy. Nachyl dziś proszę stronę miłości, moje serce, moje myśli, moje oczy. Teraz krótko o repertuarze. W repertuarze dzisiaj naszym znajdują się utwory znane i lubiane, począwszy od Starego Dobrego Małżeństwa, którym zaczęłyśmy. I tak więc ja dzisiaj reklamuję koszulką Stare Dobre Małżeństwo. Troszeczkę gitarą tutaj zasłaniam. A Sandra reklamuje Szeptem, zespół Szeptem. Także w każdym razie zaczęłyśmy tradycyjnie Starym Dobrym Małżeństwem i pewnie też możemy już powiedzieć, że skończymy Starym Dobrym, ale póki co zabieramy Państwa w świat kolejnego utworu. Tym razem o tym, o co mam, jedyne co mam właśnie. To się teraz okaże, co mam. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę je. Miałam siebie na własność, ktoś zabrał mi prywatność. Co mam zrobić bez siebie, jak żyć? Bez siebie, jak żyć? Że mogę je mieć. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę je mieć. Miałam słowa własne, ktoś stwierdził, że zbyt ciasne. Co mam zrobić bez słów, jak żyć? Bez słów, jak żyć? Jedyne co mam to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę je mieć. Pragnienia, jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Miałam serce dla wszystkich, ktoś klucz do niego wymyślił. Co mam zrobić bez serca, jak żyć? Bez serca, jak żyć? W nich wojnę.
Kolejna, pana Grzegorza Turnała i utwór Znów wędrujemy. Wędrowaliśmy, wędrowaliśmy, to teraz idziemy dalej. Za głosem najlepiej swego serca. Za głosem, za głosem.
głosem za głosem prowadź, 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 bo zabłądzę, zabłądzę, tak idę, idę za głosem Twym, za głosem, za głosem prowadź, 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 bo zabłądzę, zabłądzę, tak idę, idę za głosem Twym, za głosem, za głosem prowadź, 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 bo zabłądzę, zabłądzę, tak idę. I wracamy do starego, dobrego małżeństwa. Drodzy Państwo, historia z starym, dobrym małżeństwem była taka, że dopóki ja nauczyłam się poezji i zrozumiałam ją, jeśli mogę powiedzieć, że ją rozumiem, historia była taka, że pierwszym utworem, który zobaczyłam na własne oczy, był utwór starego, dobrego małżeństwa Jak. I wtedy patrząc na tekst pomyślałam sobie, jeju, co to jest w ogóle, o czym to jest? No ale trudno, kazano mi wtedy to śpiewać i grać jeszcze do tego. Mówiono, że nie trzeba rozumieć, ja byłam uparta i dociekliwa i wdrażałam się w poezję. I cieszę się, że też takie młode osoby zarażam pozytywnie, zarażam poezją. Bardzo się cieszę. Czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czemu cię nie ma na odległość ręki? Czemu mówimy do siebie listami? Gdy ci to śpiewam, u mnie pełna lata. Gdy to usłyszysz, będzie środek zimy. Czemu się budzę o czwartej nad ranem i włosy twoje próbuję ugłaskać? Lecz nigdzie nie ma twoich włosów. Jest tylko blada nocna lampka, łysa śpiewaczka. Śpiewam bluesa o czwarta nad ranem, tak cicho, żeby nie zbudzić sąsiadów. Czajnik z gwizdkiem świruje na gazie, myślałby kto, że rodem z Manhattanu. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, że można go śpiewać za oknem mruczem bluesa po pole skupiczej. I jeszcze strażak wszedł na solo, ten z mariackiej wieży. Jego trąbka jak księżyc biegnie nad topolą, nigdzie się jej nie spieszy. Już piąta. Może sen przyjdzie,
może mnie odwiedzisz. Już piąta, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Drodzy Państwo, mamy piękną porę roku, jesień. Piękne kolory, piękne pejzaże. I my teraz o takich pejzażach. Rośnie nam pejzaż za pejzażem, ziemia co chwila zmienia twarze. A temat taki zwykły temat. Pejzaż horyzontalny, horyzont zwykły, niebanalny. Człowiek jak stwórca nieobliczalny. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, nie. Tylko jutro, nie ma wczoraj, wiatr targa wiechy, coraz to nowe i coraz większa trwa budowa. Pejzaż horyzontalny, horyzont niebanalny, człowiek jak stwórca nieobliczalny. Czasem zatęsknisz do pierzyny, ale przepadłeś już z Kretesem. Rzucisz to wszystko dla tej roboty, jak dla dziewczyny. Teraz pewna piękna historia, zazwyczaj kojarzona ze smutkiem w sumie, ale czy ja wiem, czy taka smutna będzie? Ja pozostawię to ze znakiem zapytania i Państwo sami ocenicie. Zamiast. Masz mieszkanie w chmurach i błękicie, a ja na głowie mnóstwo spraw.
i na to wszystko jedno życie. Skoro wszystko lepiej wiesz, bo patrzysz na nas z lotu ptaka, to powiedz, czemu tak mi jest, że czasem tylko siąść i płakać. Ja się nie skarżę na swój los, potulna jestem jak baranek i tylko mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz, Panie. Ile mam grzechów, któż to wie, a do liczenia nie mam głowy. Wszystkie darujesz mi i tak. Nie jesteś przecież drobiazgowy. Lecz czemu mnie do raju bram? Prowadzisz drogą taką krętą. Czemu wciąż doświadczasz tak, jak gdybyś chciał uczynić świętą? Nie chcę się skarżyć na swój los, nie proszę więcej niż dać możesz i ciągle mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz, Boże. Życie minie jak zły sen, jak tragifarsa, komediodrama. Gdy się zbudzę, westchnę, cóż, to wszystko było chyba zamiast. Lecz póki co w zamęcie trwam, liczę na palcach lata szare. Czasem przemknie myśl, przecież nie jestem tu za karę. Dziś czuję się jak mrówka, gdy czyś but tratuje jej mrowisko. Czemu mi dałeś wiarę cud, a potem odebrałeś wszystko? Ja się nie skarżę na swój los, choć wiem, jak będzie jutro rano. Tyle powiedzieć chciałam ci, zamiast pacierza na dobranoc. Jeśli ktoś potrzebuje czegoś do wynajęcia, to my wiemy, gdzie można niebo wynająć. Więc teraz właśnie już zdradziłam tytuł. Niebo do wynajęcia. Robert Kasprzycki. Pod hasłem lokale przeczytałam przedwczoraj ogłoszenie ciekawe. Na tablicy ogłoszeń fioletowym flamastrem ktoś na bas grał słów kilka. Dziwna była ich treść. Niebo do wynajęcia. Niebo spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Pomyślałam, to świetnie, takie niebo na ziemi grzechów
Nikt nie przelicza, nikt nie szpera w szufladzie. Pomyślałam to świetnie i spojrzałam na adres, lecz deszcz rozmył litery i już nie wiem, gdzie jest niebo do wynajęcia. Niebo z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Do domu, gdzie się błękit z betonem splata, Babel wysoki, sięgający do chmur. Zaparzyłam herbatę w swym pokoju nad światem, myśląc, nic nie straciłam, pewnie tak jest i tam, w niebie. Do wynajęcia. Zdmuchnęła mnie ta jesień całkiem. Nawet nie wiem, jak tam sprawy za lasem. Rano wstaję, poemat chwalę, biorę się za słowo jak za chleb. Rzeczywiście tak jak księżyc, ludzie znają daszkiem nieba zamyślony kaszkiet. Nie zważam na mody byle jakie. Piszę wyłącznie uczuć starym drapakiem. Rzeczywiście tak jak księżyc, ludzie znają. Teraz zapraszamy taką małą częścią Bieszczady.
sobie z nim nie pogadasz, najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach. Łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają kratkiem, nawet karty mają zielone. Zielone mają pojęcie, a nawet zielone, zielone. Anioły bieszczackie, bieszczackie anioły. Dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczackie anioły, anioły bieszczackie. Gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach. W kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomni, dokąd ma lecieć. I wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach. Nas też czasami nosi po ich anielskich śladach. One nam przyzwalają i skrzydłem wskazują drogę. I wtedy w nas się zapala wieczny bieszczacki ogień. Anioły bieszczackie, bieszczackie anioły. Dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczackie anioły, anioły bieszczackie. Gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły bieszczackie, bieszczackie anioły. Dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczackie anioły, anioły bieszczackie. Gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Jest właśnie, drodzy Państwo, moja Sandra. Tak mi miło, że mogę ją przedstawić. Tak, brawa, wielkie brawa, drodzy Państwo. Sandra jest gitarą prowadzącą. Nie przyszło tutaj mówić i śpiewać się do mikrofonu. Taki podział ról. Godzimy się na to. Mimo niewielkiej różnicy wieku, można powiedzieć, jest fajnie. Także... To teraz sobie popłyniemy. Idziemy, lecimy za aniołami. No teraz czas sobie popływać troszeczkę. Już więcej.
kolejna wędrówka. Drodzy Państwo, zawędrowaliśmy tak ku końcowi. Praktycznie to już koniec jest. Ja miałam troszeczkę o tej historii, ale powiedzieć w każdym razie może zakładamy tak, że ważna jest teraźniejszość, ważna jest przyszłość, planujemy dalej odtwarzać, tworzyć. Wokalista Starego Dobrego Małżeństwa, osiągnąwszy 50 lat, dopiero zaczął tworzyć swoje utwory. I powiedział, że lepiej późno niż za wcześnie. Więc ja wychodzę z założenia, że on ma rację. I ja tak cały czas dojrzewam do tej twórczości własnej, więc faktycznie może lepiej później niż zbyt wcześnie. Wędrówką jedną życie jest człowieka. Zjawa senna, życie jest człowieka. Zjawia się, dotknąć chcesz, lecz ucieka, lecz ucieka, lecz ucieka. To nic, to nic, to nic, dopóki siły. Śmierć.
Państwo, to już był ostatni utwór. Bardzo serdecznie dziękujemy za tak liczne naprawdę przybycie, za skupienie na Państwa twarzach. Mamy nadzieję, że wieczór ten nie był wieczorem straconym. Dziękuję bardzo serdecznie panu Przemkowi Zientkowskiemu za zaproszenie, za zaufanie, sympatię. Bardzo serdecznie dziękuję za pomysł. Również w bibliotece paniom pracującym za miłe przyjęcie. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy Państwo, jak to pan wokalista przytoczę znowu, sobie pozwolę powiedzieć, że bo my mamy jeszcze jeden utwór tak naprawdę. I to nie chodzi o to, żeby to był jakiś bis wymuszony. W każdym razie jest jeszcze jeden utwór. 3 minutki. Jeszcze poprosimy skupienia. A zrozumiecie Państwo, dlaczego tak ważne było dla nas, żeby zagrać ten utwór. Zakończymy starym dobrym ponownie. Zrozum to, co powiem. Spróbuj to zrozumieć dobrze, jak życzenia najlepsze te urodzinowe albo noworoczne, jeszcze lepsze może. O północy, gdy składane drżącym głosem nie kłamane. Dużo szczęśliwsza będziesz w nim. Ja cóż, włóczęga niepokorny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga niespokojny duch, pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Nie myśl, że nie kocham lub że tylko trochę. Jak cię kocham, nie powiem, no bo nie wypowiem tak ogromnie bardzo, jeszcze więcej może. I dlatego właśnie żegnaj. Zrozum, dobrze żegnaj. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim.
Jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Z nim będziesz szczęśliwsza, ze mną można tylko w dali znikać cicho. Teraz już bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy miłego wieczoru. Zespół Szeptem, Sandra Antkiewicz i Hanna Butkiewicz.